Konkurs Książka Roku IBBY, nominacje i kolejna nominacja w kategorii ilustratorskiej, tym razem komiks. Komiks, który nosi tytuł Wilki, historie prawdziwe. Oczywiście od razu poznajemy Kryskę, Oli i Daniela Mizielińskich, ale oczywiście książka ma także swojego współautora, mianowicie Michała Figurę, od którego się, jak rozumiem, wszystko zaczęło, bo jest to wilkoznawca. Tym razem jednak autora tej narracji, tekstu, fabuły pominiemy, ponieważ jak się rzekło, skupiamy się na ilustracji. Jedyny komiks wśród nominowanych tytułów, to wszystko są strasznie ciężkie książki, to waży z 1,5 kilo chyba. No dość, że komiks, który opisuje jakby życiorysy kilku wilków. A właściwie kilku rodzin wilczych, które to uratował od zguby pan Michał Figura i jego przyjaciele, którzy należą do stowarzyszenia dla natury Wilk. Intencją tej książki było jakby odczarowanie takiego czarnego PR-u, który z mlekiem matki wysysamy, mianowicie kiedy pierwszy raz słyszymy historię o czerwonym kapturku, to gdzieś w naszej głowie pojawia się taki silny wdruk, że wilk to jest po prostu drapieżnik, który zjada babcię i czerwonego kapturka. I to zaciążyło jakby na naszym postrzeganiu wilków, które to wilki, dzikie zwierzęta do ludzi się nie zbliżają, mięsem ludzkim gardzą, chyba że zostały oswojone. Paradoks polega na tym, że chyba że zostały przez człowieka oswojone, człowieka się nie boją i w związku z tym byłyby być może gotowe zaatakować, ale to są przypadki, które na palcach ręki można policzyć w historii wilków w ogóle, jako takich. No dość, że ta książka opisuje sposoby, na które naukowcy, przyrodnicy badają tropy wilcze, odchody wilcze, trasy wilcze, obyczaje wilcze, którzy montują fotopułapki po to, żeby te wilki śledzić i chronić. I teraz cały myk, jak to u Mizielińskich bywa, nie polega na jakiejś finezji, niezwykłej rysunku, ponieważ rysunek u nich jest zawsze dosyć oschły i prosty. I na tym też polega siła tej ilustratorskiej roboty, że oni tutaj nie zachwycają maestrią tej kreski, tylko po prostu fantastycznym sposobem, jak potrafią oddać intencję książki, przekaz książki, fabułę książki, tą całą story przy pomocy najprostszych możliwych obrazków. Także nie koncentrujemy się na urodzie kadru, tylko koncentrujemy się na historii. Oni mają pełną władzę nad dramaturgią tej historii, nad rozłożeniem jej akcentów. Tutaj jest też dużo wiedzy fachowej, takiej stricte biologicznej. Są też jakby poboczne wątki, czyli na przykład jak są skonstruowane fotopułapki, tak? Albo jak wyglądały pierwsze doświadczenia z nocnymi zdjęciami dzikich zwierząt i tak dalej, i tak dalej. I wszystko to jest cegła potężna, więc to jest zawarta naprawdę spory kęs wiedzy. I tak jak to u Mizielińskich bywa, to jest znakomicie sprzedane, świetnie spakowane. Idealnie jakby wprost do naszej głowy mają taki bezpośredni link i ta wiedza ląduje zupełnie bezdotykowo. Także za to ta nominacja, tak? Nie, jak mówię, za finezję kreski, tylko za ilustratorską sprawność, za inteligencję ilustratora. No i świetną funkcjonalność tej roboty ilustratorskiej w tym wypadku. Nominacja.